Chciałem zwrócić uwagę na to, że na co zwraca uwagę też liberał polski Wojciech Sadurski, a także Andrzej Olechowski, że Polska jest właściwie krajem, gdzie liberalizm w sensie politycznym właściwie dopiero kiełkuje. Liberalizm, który byłby jednocześnie nie tylko wolnorynkowym konserwatyzmem, takim jak to reprezentuje PO, czy nie wiem, czy UPR, czy inne rozmaite prawicowe małe partie, ale prawdziwym liberalizmem także społecznym, który by dbał o przede wszystkim o prawa człowieka, prawa jednostki i równość wobec prawa. I być może takim ruchem, takim ugrupowaniem stanie się ruch Palikota / twój ruch, jak teraz się nazywa ta partia, trochę bez sensu, bo to przypomina trochę twój styl, ale dobrze. W każdym razie może to i lepiej, że taka familiarna nazwa. W każdym razie być może ta partia się czymś takim stanie. Na razie jednak Andrzej Olechowski trafnie określił, że rzeczywiście do międzynarodówki liberalnej, czyli do trzeciej partii europejskiej, to znaczy tej partii złożonej z partii europejskich, która jest później są złożone do jednej partii w Parlamencie Europejskim, no to trzecia co do wielkości z tych partii, po chadeckiej socjaldemokratycznej, jest właśnie liberalna, ta partia międzynarodowa. I tam niestety żadne polskie ugrupowanie na razie się nie poczuwa do bytności w tej właśnie tej grupie. Wygląda na to, że jesteśmy krajem, który, no, jeśli ktoś pisze historię polskiego liberalizmu, to wie, że jest trochę ciężko z materiałem. Mamy jak różnych Kaliszan w XIX wieku, możemy jeszcze Kołłątaja uznać wcześniej nawet za liberała, ale de facto jest to troszkę czarna dziura chwilami. To trochę przeraża, szczerze mówiąc, bo wygląda na to, że z komunizmu, czy jednego totalitaryzmu i jednego systemu, który nie szanował jednostki, przeskoczyliśmy do jakiegoś upolitycznionego katolicyzmu, który także no, niespecjalnie szanuje jednostkę i no, cierpimy też na problemy z nacjonalizmem. Mimo, że jesteśmy właściwie państwem niemal jednym z najbardziej jednolitych etnicznie państw w Europie.